Lwów Białogrzbieta w województwie kujawsko-pomorskim. Gospodarstwo ekologiczne Marii Henryka Klugowskich z Chełmońca. Krowy białogrzbiete są tu od dawna. W 1970 roku ojciec pana Henryka kupił mu pierwszą krowę o imieniu Elza od repatrianta z Zabuga. Później, żeby rasa przetrwała perelowskie przepisy i plan uszlachetnienia całego pogłowia bydła w Polsce, co groziło utratą tych rzadkich genów przez skrzyżowanie. Nieraz trzeba było nagiąć przepisy, opowiada hodowca. Na szczęście udało się i dziś 15 sztuk dorodnych białogrzbietek pasie się w Chełmońcu na łące. Na łące obok bydła pasą się konie huculskie. Właściciel mówi, że te dwa gatunki świetnie ze sobą się dogadują, a podczas wypasu nie konkurują ze sobą, bo wybierają inne gatunki roślin, co pozytywnie wpływa na jakość łąki. Krowa bystra, która w maksymalnej laktacji dała 5950 kg mleka, była pokazywana na 18. Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Bydło żułaskie, które całkowicie wyginęło, odrodziło się tutaj. Okazało się, że jest to odmiana barwna krów białogrzbietych i samoczynnie to ubarwienie pojawiło się w stadzie. Badacze już w 1903 roku podejrzewali, że jest to ta sama grupa zwierząt. Istnieją podania, że w XIV wieku król Kazimierz po zarazie bydła sprowadził krowy żułaskie i rozdawał je pomiędzy dotknięty zarazą lud. Zwierzęta w tym gospodarstwie utrzymywane są metodami ekologicznymi, które z założenia służą utrzymaniu cech ras zachowawczych, takich jak duża odporność i zdrowotność, przystosowanie do trudnych warunków środowiskowych i długowieczność. Od krów uzyskuje się mleko wyższej jakości, za które mleczarnie chętniej płacą wyższą cenę. Z opasów otrzymuje się wysokiej klasy mięso, które jest zachwalone i słynie z łagodnego smaku.